drugim, trzecim pokoleniu jeszcze odzwierciedlające się, dające się odczuć. A drugie pytanie to, czy Państwo zgłaszaliście ten film na festiwale filmowe w kategorii dokumentu, paradokumentu? Nie, bo nie ma żadnego powodu, że to był paradokument. Jest to film fabularny. Myśmy nie zgłaszali, wie Pan, ten film był na, do tej pory na chyba 240 festiwalach, więc ja, że tak powiem, od roku jeździmy oddzielnie, dziewczyny jeżdżą oddzielnie, ja oddzielnie, nie wysiadamy z samolotu. Także wszędzie się. I że tak powiem, ta liczba zaproszeń nie spada, więc nie okazało się, że jest to, o czym mówić, bo myślę, że o czym na przykład bardzo dobrze wiedzą Rwandyjczycy, to też widać, bo tam jest też stworzone Gisozi, jest takie muzeum, Memorial Site, w którym on jest poświęcone ludobójstwu. I podobnie jak Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie czy Yad Vashem, każde z tych muzeów ma, niezależnie, że dotyczy traumy danego, prawda, czy narodu, czy są te zawsze sale i ekspozycje poświęcone ludobójstwu innych. Rzeczy inaczej, może innym ludobójstwom na świecie, i tak samo w Kigali jest sala poświęcona Shoah, jest sala poświęcona zagładzie Ormian, Kambodży i tak dalej, bo wydaje mi się, że tam, gdzie zdarzyły się ludobójstwa, bo ludobójstwo jest jeszcze czymś innym niż wojna, ludobójstwo zawsze wybucha w warunkach wojny. Wiedzą, że to nie jest jakaś specyfika przypisana danej kulturze, że to się stanie, jak to gdzieś w Kambodży, bo tam nie było wykształcenia, czy takie mają skłonności, a to gdzieś w Namibii, bo nie wiedzą, co czynią czarny kontynent. Społeczności, które doświadczyły ludobójstwa, wiedzą, że to jest doświadczenie niestety dotyczące głęboko człowieczeństwa. I to może się zdarzyć każdemu z nas, że możemy być i ofiarą, i nie wiadomo kiedy stać się sprawcą. Bo jest taki słynny, ja też chyba w książce o tym mówię, taki schemat ośmiostopniowy dotyczący mechanizmów ludobójstwa, one na całym świecie i w historii wszystkich cywilizacji były takie same. I jeszcze raz powtarzam, zaczyna się od słów. Trzeba powiedzieć, że ktoś jest dobrym Polakiem, złym Polakiem, prawdziwym Rwandyjczykiem, prawdziwym Turkiem. Ósmy punkt zawsze jest jeden, też zaprzeczenie. Potem się naprawdę kłócimy, ile osób mogło być spalonych w tej stodole, ile weszło, czy to może być prawda, ile mogły piece przerobić na dobę, a ilu tak naprawdę, że to niemożliwe, żeby na tej pustyni, jak szli ci Ormianie, tylu ich zginęło. Taka jest nasza natura, bo w gruncie rzeczy ludobójstwo jest w jakimś... Mamy coś takiego w naturze, bardzo ciemnego, jest jakimś takim... To jest to jądro ciemności, nie żadna Afryka, tylko coś w jakiejś, w naszej naturze, że od czasu do czasu chyba jesteśmy jedynym gatunkiem, który dokonuje aktu samozagłady. To się dzieje w pewnych dekoracjach. To można czymś podbudować, ale to jest jakaś o naszej ludzkiej naturze. Ja to z tych wielu lat doświadczenia i obserwowania apartheidu, skutków apartheidu, ludobójstwa, taką mam refleksję, że to jest coś i to trzeba bardzo uważnie w sobie obserwować, bardzo uważnie się temu przyglądać, nie lekceważyć. Ja zawsze powtarzam, że ja się boję tak naprawdę jednej rzeczy w życiu, kompleksiarzy, którym ja też jestem tym kompleksiarzem, bo wszystkie te wojny, to, że przestajemy ze sobą rozmawiać, one się biorą z jakichś kompleksów, z czegoś w naszej naturze, coś, co się dzieje i zaczynamy wyczyniać coś. Każde ludobójstwo trzeba obudować, tak jak mówię, ono nigdy nie jest spontaniczne. Trzeba ludzi przygotować, trzeba przygotować narzędzia prawne, bez wiele lat wkładania do głowy, zmienić system prawny. Tak każde ludobójstwo działało. Tak jak my dzisiaj mówimy, że trzeba bronić, nie wiem, sądów, bo to nie dotyczy tylko Polski, prawda? Ja już nie mówię, to jest, my sobie nie zdajemy sprawy, czym to się na końcu objawi. Przecież w Rwandzie, gdzie oni naprawdę świetnie funkcjonowali,
I pewnie no, na funkcjonowaniu pokłócił się sąsiad z sąsiadem, ktoś pewnie popijanemu też komuś nóż wsadził za dziewczynę, tak? W czasach przedkolonialnych. A problem się zaczął w momencie, kiedy przyszli bracia biali z Konga. I co oni zrobili? Na długo przed ustawami norymberskimi wprowadzili dowody tożsamości, w których wpisywali rozróżnienie Hutu, Tutsi i Twa. No, Twa to są pigmeje, tak? To jest ta rdzenna ludność. I potem to już wszystko poszło. Ale mam nadzieję, było podzielić, rozróżnić. Mam nadzieję, że jak większość ludów afrykańskich mimo wszystko zachowali taką specyficzną radość, którą... Mam jakaś wielka wola życia. No jest to, trzeba pamiętać, że to jest też chyba kraj. Wydaje mi się, że w tej chwili na największej gęstości zaludnienia. Oni bardzo kochają dzieci. Bardzo kochają i jest, jak zawsze po takim akcie tak nieprawdopodobnej agresji i przemocy jest wola życia, tak, więc to tak, ale tak, no generalnie to młode pokolenie, dzisiaj Kigali, ja widzę no, przemiany w Kigali, ja chyba pierwszy raz byłam w Kigali w 2006 roku, czy tam przez 12 lat, no, mogę to obserwować, no to tam jest wszystko, są kluby nocne, sushi, ci młodzi ludzie chcą żyć też już. Tam już też wyrosło pokolenie, no, które urodziło się po zagładzie i to no, oprócz po ludobójstwie, więc też nie chcą ich na przykład, oni też już mają dosyć robienia filmów, wyłącznie traktowania ich kraju jako taki docelowy, taka terra, tylko że tak powiem genocide. Oni chcą robić filmy o miłości, o tym, że chłopak spotkał dziewczynę i tak dalej, no to też mają, więc... A z drugiej strony też wiedzą, że na tym pewnym poczuciu winy tego naszego świata no budują swoją ekonomię, budują... Ale zresztą i słusznie, no bo też im tam się przydarzyło też nieprawdopodobne nieszczęście w tej Rwandzie, dlatego że to był taki moment, w którym można było zatrzymać to ludobójstwo w ciągu 5 dni. I wydawało się, że nie ma lepszej koincydencji na poziomie na przykład politycznym. Bo wszyscy wiedzieli, że to ludobójstwo jest przygotowywane. Wiedzieli o tym wszyscy w ONZ-cie, widziano w Stanach. Ja mówię o ludziach, którzy rzeczywiście decydowali wtedy o tej geopolityce. Bo były raporty, wiadomo było, że są zakupione transporty maczet. Przecież pamiętaj, że to jest ludobójstwo wykonane ręcznie. Tam ludzie płacili, żeby zastrzelić dziecko. Ludzie oddawali ostatnie pieniądze. No przez... I tu do władzy rząd głównie, no. Bojówki interhamłe tworzone przez wiele. Ale to wynikało z ich ludu, z tego ludu? Nie, proszę pana, jak pan pyta mnie, dzisiaj z pełną odpowiedzialnością uważam, że w dużym stopniu jest odpowiedzialny Kościół katolicki za to, co wydarzyło się w Rwandzie. Zresztą mnóstwo... Kościół katolicki przygotowywał... Francuzi, syn Mitterranda, miał plantację, przecież był, on wtedy był odpowiedzialny za Departament Afryki z młodym Sarkozym. To były interesy. No to są, no nie chcę już... A Chińczycy, którzy zarobili na maczetach? Oczywiście. To Chińczycy zarobili jeszcze po ludobójstwie, bo większość inwestycji typu drogi w Rwandzie są zbudowane przez Chińczyków, którzy w zamian, którzy nie myślą w kategoriach inwestycji. Dla nich jedno pokolenie w ogóle nie istnieje. To jest myślenie no, wielkiej cywilizacji i to dla nich jest 100 lat. Oni w zamian chcą udział w złożach. Bo. Zresztą jest taka wspaniała książka, polecam Państwu, ona chyba nie jest w Polsce jeszcze przetłumaczona, się nazywa Chinese Safari. Właśnie o tym obecności Chińczyków w całej Afryce. Gdzie tak... No to już proszę, daję pani mikrofon. Tak, musi, żeby było panią słuchać na nagraniu. Doroczny głos. Moje pytanie jest o falę rewanżyzmu, bo przecież jak ruch wyzwolenia Rwandy odzyskał władzę i... Czy odzyskał władzę, wie pani, no Rwandan Patriotic Front, też pamiętajmy o jednej rzeczy, bo to jest jedyna historia w historii cywilizacji też, kiedy ofiary same powstrzymały ludobójstwo. To jest trochę tak jakby, no jednak, że tak powiem, Edelman wygrał powstanie w getcie. Bo Rwandan Patriotic Front składał się z potomków, głównie no, to Tutsi, dzieci Tutsi, no, tych, którzy w pogromach byli
wypędzani, czy zdołali uciec, i on był zbudowany no, w Ugandzie, tak? Pytam o rewanżyzm, czy przyszła druga fala rewanżyzmu, wtedy, gdy właśnie Tutsi byli tą... A jak pani myśli, jakby pani wchodziła, jakby pani wchodziła i widziała kraj, w którym nikogo nie ma, zbiorowe mogiły, na pewno, i to były nie do powstrzymania akty. Natomiast nie wolno mówić. I za to jest też 25 lat w Rwandzie o drugim ludobójstwie. I ja tutaj absolutnie to wspieram, co jest ulubioną narracją Kościoła, zwłaszcza katolickiego, którzy lubią w tej chwili, i tak to jest głoszone, o tym pisał Tochman, który uważam, że i tak w swojej książce zachował się litościwie, bo w sposób bardzo mądry i wyważony w emocjach próbował o tym napisać. To nie jest wszystko takie proste. I musi dojść do aktów zemsty. Ja myślę, że to jest w ogóle... No, na pewno. Dzisiaj ta polityka też jest skomplikowana, bo powtarzam jeszcze raz, to jest 1 200 000 osób zabitych ręcznie w 3 miesiące i struktura odbudowana po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach w Rwandzie przecież była, no może przesadzam, ale przyszli potomkowie uchodźców i ta struktura jest taka sama. No, u władzy są Tutsi, oczywiście formalnie. Ten rząd, dlatego tam też jest taki problem, że są co chwila rotacje, one są z różnych powodów, że na tych stanowiskach ministerialnych stara się ten rząd tego przestrzegać w jakimś stopniu, no żeby to byli jednak nie wyłącznie Tutsi, no ale jak pani zapyta dzisiaj osoby, które mają no, korzenie Hutu, oni na pewno uważają, że są wyłącznie Tutsi, no też trudno nam to oceniać, tak? Tego Kagame, on moim zdaniem zrobił jeszcze jedną rzecz i zrobił ją absolutnie wyjątkową. Ja nie jestem fanką w ogóle polityków i polityki, natomiast on zrobił rzecz unikalną w skali w ogóle historii cywilizacji, znaczy on oddał przynajmniej formalnie władzę kobietom, co jest nie do pomyślenia w Afryce, w tym patriarchalnym systemie. Tam większość w parlamencie stanowią kobiety. Czy to jest coś, no to co, jak mówię, my wiemy, że była wyspa Lesbos, zostały potem, została poezja, ale czy rzeczywiście w formie takiej społecznej, czy to istniało, no to możemy trochę to między bajki włożyć. Natomiast tam tak jest i to, o co my walczymy, jakieś suwaki i tak dalej, tam istnieje to na poziomie gmin. Mało tego, on oddał wszystkie najbardziej newralgiczne w pewnym momencie ministerstwa kobietom, włącznie z całym Departamentem Więziennictwa i Resocjalizacji. Panią premier była ministrem spraw zagranicznych kobiet, bo więziennictwa właśnie. I to są rzeczy, które w rzeczywisty sposób no, mają wpływ, no bo ja też to zawsze powtarzam, kobiety w gruncie rzeczy chcą trzech rzeczy. Żeby nie było wojny, żeby był dostęp do opieki medycznej i żeby dzieci miały dostęp do szkoły. Bo on wie, że w tak straumatyzowanym, o takiej samej strukturze społeczeństwie, poranionym na pokolenia, to jest przecież no, beczka prochu, to w każdej chwili może znowu być tak, no kobiety są jakimś gwarantem tej stabilności i to na pewno jest unikalne. I to widziałam, no byłam tam, widziałam, tak samo jak pewien fenomen, który tam na przykład jest 25 lat za łapówkę. To jest jeden z niewielu krajów w Afryce, gdzie na jakimś poziomie ogarnięto korupcję. Ja mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością też, bo musiałam tam założyć firmę, żeby produkować. Tam nie ma nawet możliwości, żeby pani dać, nie wiem, rajstopy w urzędzie, no. Bo od razu afera, czy na pewno istnieje korupcja, tylko na jakimś pewnie innym poziomie, nie wiem, handlu diamentami i bronią, jak w każdym jakimś reżimowym ustroju, ale w takim codziennym życiu jest to w ogóle nie do pomyślenia. I oni starają się tego bardzo przestrzegać. Ja w pewnym momencie miałam tam stały popyt, więc na przykład ta Umuganda, która zobowiązuje, że jednak ten cały kraj wychodzi i są zobowiązani do robót publicznych, zresztą cały system więziennictwa jest na tym oparte, że nie tylko, że tam rodziny mają obowiązek, co też tworzy dramatyczną sytuację, muszą tak naprawdę, żyjesz w tym więzieniu, jeśli rodzina ci przyniesie jedzenie i coś do spania, trochę taki samofinansujący się, a cała reszta więźniów i tak pracuje w kooperatywach, pracuje właśnie na ten rzecz jakby zadośćuczynienia społeczeństwu i demontażu tego kraju. No, to są takie rzeczy, no próbują coś razem zrobić. No. Jeden z najczystszych krajów, jakie widziałam w ogóle, chyba poza Namibią, ale tam jest dużo
poza Szwajcarią. No i teraz jeszcze byłam w Korei Północnej, tam też jest bardzo czysto, tam wszyscy sprzątają, jak w każdym reżimie. Ale... Książę Belgów spowodował tą wojnę? Nie. Leopold II to jest Kongo Belgijskie przede wszystkim. Leopold II. Tak. Ja jeszcze się zastanawiam, bo tutaj te oskarżenia pod adresem społeczności międzynarodowej, która nie przeciwdziałała, są... Tak, ja właśnie tego nie dokończyłam wątku, bym uciekła myśl, bo to był moment, w którym przecież, proszę pamiętać, Madeleine Albright była odpowiedzialna za siły międzynarodowe zbrojne, osoba, która przeżyła Holokaust. Był Kofi Annan, Afrykańczyk z pochodzenia, był szefem ONZ-u. To nie było jakby lepszej możliwości, no był Clinton, który był przecież osobą otwartą demokratą. Nieszczęście polegało na tym, że w tym czasie były Bałkany, bo jest ludobójstwo na Bałkanach. Pierwsze wolne wybory w RPA, prawda, po uwolnieniu Mandeli, gdzie jeżeli się obawiano jakiegokolwiek konfliktu i rzeczywistego ludobójstwa, to że dojdzie do tego w RPA, więc cały świat tam z uwagą patrzył, co tam będzie się działo. No i chwilę wcześniej zdarzyła się Somalia, tak, prawda, film Helikopter w ogniu, gdzie po prostu już Amerykanie nie chcieli ryzykować kolejnych ofiar i po prostu, a przecież w Nairobi, które jest no 40 minut lotu od Kigali, stało 6 tysięcy wojsk ONZ-u. To można było wysłać, to można było zagasić 24 godziny. Nikt tego nie zrobił. No właśnie, czy jest jakaś odpowiedź na to, czy pani ma jakąś sugestię? Właśnie mówię, bo się tak poskładało, nie mam to. Wie pani, zrobiono na... Bo spędziła pani sporo czasu, pewnie jest pani już i dobrze poinformowana i być może zainteresowana wcześniej była konfliktami, czy w ogóle sytuacją polityczno-gospodarczą, społeczną w Afryce. Ma pani dużo większą wiedzę niż my, tak pewnie przeciętnie. I chodzi mi o to, czy ma pani jakieś swoje sugestie. Dlaczego? Dlaczego w tej Afryce dzieją się tak dramatycznie? Dlatego, że w Ruandzie nie tylko, no, nie uważam, żeby się działo, na Bukarach się działo równie dramatycznie. Natomiast Ruanda na pewno była miejscem, w którym nie miano interesu. Gdyby tam była ropa, losy tego kraju potoczyły się inaczej. Gdyby tam były diamenty, losy tego kraju potoczyły się inaczej. Czyli jak zwykle pieniądze na to. Plus było ileś, no rozproszyła się też uwaga, a Ameryka co przeżywała w tym czasie najbardziej, no nawet, wie pani, nawet tam niespecjalnie było, świat się zainteresował, jak już wiadomo było, że to ludobójstwo, no że dzieje się tam coś złego, ale tak naprawdę to było w momencie, kiedy uciekli wszyscy mordercy do Konga głównie i to były te gigantyczne obozy w Gomie, które no, były katastrofą humanitarną, świat się rzucił pomagać, pomagał mordercom. Z czego nie zdawano sobie też długo bardzo sprawy, dopóki nie zaczęto też odbudowywać po prostu struktur militarnych, Interhamu w obozach nie zaczęło odbudowywać. No i oczywiście no były też tam dzieci, kobiety, no nawet jak były żonami czy dziećmi morderców, no była katastrofa humanitarna. Trzeba było coś z tym zrobić. A wcześniej nawet nie za bardzo byli dziennikarze. No przecież Romeo Dallaire, który był wtedy dowódcą wojsk w Ruandzie, mu zmniejszono kontyngent, zostali w zasadzie ochotnicą, zostało 300 chłopaków, zostało. Wyjechali dziennikarze, ewakuowano wszystkie placówki dyplomatyczne i zaczęła się rzeź. A Amerykanie w tym czasie no co śledzili? No, jak mówię, no jeżeli w mediach no to były Bałkany, to przyciągało uwagę, była Afryka Południowa i był proces O.J. Simpsona, to ich interesowało. Bo nawet ja pamiętam jakieś takie symulacje, gdzieś kiedyś oglądaliśmy. 90% czasu i emocji zajmował proces O.J. Simpsona. No. Ale to pani myśli, dlaczego Leopold II był tak zainteresowany tym mikrofon, tam pani? Dlaczego Leopold II był tak bardzo zainteresowany? No, Leopold II, pan myli, Leopold II to jest w ogóle nie te lata. Leopold II to, wie pan, to jest to w kontekście Konga przede wszystkim. Sekretarzem ONZ nie był wtedy tylko wódr z Gali. Nie, Kofi Annan. A jestem przekonana, bo on wielokrotnie przepraszał za to. Jeszcze teraz sprawdzam w internecie, tak? A z kolei... Ale na pewno on czytając Heban Kapuścińskiego, to chociaż nie, może tam nie był wzmiankowany, ale teraz chodziłam w internecie, nie poczytałam na ten temat, to wódr z Gali zdecydowanie. Moim zdaniem za czarną stronę z tego tytułu, że nie zapobiegł właśnie tej
masakry. Ja z tego co pamiętam, to był moment, w którym tam chodziło o wydanie decyzji na temat zagłuszania nadawania, bo tam potem było sądzone Radio Milcolin, tak, jako media i tu mógł być Butro z Gali, ale na pewno jeśli chodziło o wojska, to był Kofi Annan, bo on wielokrotnie za to przepraszał. Zresztą tak jak Clinton natychmiast po zakończeniu też przyjechał i przepraszał i Madeleine Albright, no, która uważała, że to był też, że to był najbardziej wstydliwy moment w całej karierze politycznej. Tutaj jeszcze pytanie. A biskup Hozer, jakie miał rolę, co mógł zrobić? Bo zdaje się, że w tym czasie tam był. Nie był w tym czasie? Hozer wyjechał na prawie chyba. Nie chcę tu się pomylić, ale wyjechał na rok przed ludobójstwem. Czy jakoś tak. A pan wie? 2006. Tak, tak, mówiłam o tym na początku. Ja nie chciałabym się wypowiadać na temat biskupa Hoznera. Mogę powiedzieć w kontekście takim. Znał, przyjaźnił się z całym klanem Habsiarimany. Był autorem pielgrzymki Jana Pawła II. W tym czasie to było na kilka lat przed wybuchem ludobójstwa, kiedy wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku to zmierza. To już nie był czas numerus clausus obecności osób niepożądanych, bo nie tylko Tutsi, ale również umiarkowanych Hutu, czy w tym czasie już to funkcjonowało w społeczeństwie. Uwiarygodniał ten reżim. Ta pielgrzymka papieża na pewno nie pomogła. To jest tak jak pytanie, w pewnym momencie po prostu nie odbywa się wizyt dyplomatycznych i z pewnymi reżimami się nie staje do zdjęć, chyba że się przyjeżdża coś głęboko przebudować, bo większej katastrofy nie można sobie wyobrazić niż kraj, ilość misjonarzy, która tam była, wie pan, moje prywatne zdanie jest takie, że większość kościołów w Ruandzie powinna być zdesakralizowana. To są miejsca zagłady. Tam doszło do zbiorowych mordów. Watykan to też nie wyraził zgody, bo to formalnie, część tych obiektów, była wybudowana, więc formalnie były własnością. I są nadal kościoła katolickiego, symbolicznie w kilku największych zgodzono się zamienić je na mauzolea, w których spoczywają szczątki, ale to są miejsca zagłady. Ja zresztą myślę, że przyjdzie czas, kiedy do nas, do Polski trafi więcej materiałów, bo proszę mi wierzyć, że materiałów na temat roli kościoła katolickiego, ja nie mówię tego w sensie oskarżenia, tylko mechanizmów i jest tak olbrzymia ilość, tylko one po prostu nie są dostępne w Polsce. Bo w ogóle społeczność misjonarzy polskich w Ruandzie stanowi największą chyba grupę tam. I też bardzo dużo dobrego zrobili. I ja naprawdę myślę, że z częścią z nich się przyjaźnię, czy mam bardzo głębokie związki takie uczuciowo-intelektualne.